bardzo dokończyć, pomalować, ej, będzie pamiątka. No ale pan już tam podciął pod spodem, nie? Już się pan przygotował. Nie, nie, ale to są ścinki moje. Nie, to są ścinki z dużych rzeźb. Ten łańcuch jest faktycznie. Proszę wymyślać, co może powstać. Ja już wiem, pomnik rewolucji, co stoi w Rzeszowie. No nie, to jest tak przeciwko. Teraz proszę państwa wymyślają. Może być z tego ptak na przykład. I z tym, że zaznaczam, że dla mnie to nie jest rzeźba, tylko wycinanka. Na razie. Bo nie ma, to jest płaska, prawda? Farby akrylowe są fajne dlatego, że szybko wysychają. No i poza tym UV, nie? Też. Tak, i są bardzo odporne na... Pigment się bardzo dobrze trzyma. Teraz nic nie kupię. Są dobre do drewna, do malowania. Teraz jak ta ustawa była, przede wszystkim lipa, chociaż ostatnio w gruszy na przykład rzeźbiłem, to bardzo fajnie się robi. Twarda jest, ale przyjazna, że tak powiem, dla rzeźby. No, zaopatrzyłem się w... panie, ostrze osełku. Tylko. I nigdy nie używam żadnych szlifierek, ani nic, ani do dłut swoich. Pokażę panu dłuta, bo mam. Ja też mam. Proszę pana. Też mam. Ostrze. Będziemy robić próbę, czy jest z goli wąsy? Tylko osełki. Tak. Tak. Tak, dlatego ja chciałam powiedzieć o tej technice, bo to nie jest taka technika, która po prostu, no, przedomowa, bo nie jest taka. Bo ja... Proszę raz jeszcze raz powiedzieć, jaka to jest technika? Technika malowania na jedwabiu. Na jedwabiu, dobrze. Tak, może tutaj być się, bo ja tak daleko... Dobrze, dobrze. Nie, nie, tutaj dobrze, dobrze. No może to ja ci powiem. Dlatego ja wybrałam tę technikę, dlatego że no, ona tak naprawdę zaczęła być od niedawna popularna. To znaczy się no, na tyle, że w dużych miastach prawdopodobnie można kupić te wszystkie materiały, tak w Mielcu wcale. Po prostu no, nie ma szans, żeby pójść do Xerimy gdziekolwiek, do jakiegokolwiek sklepu i poproszę, to panie po prostu nie wiedzą. Wszystko to można zamówić bardzo łatwo w internecie. To jest akurat fragment, dlaczego wzięłam, bo tutaj panie chodziły na warsztaty, wiedzą, że tam jakieś chusty, miały, gdzieś to mi tam zostało i to jest fragment na nawet jakiegoś sztucznego jedwabiu. Zresztą, żeby widzieć nawet różnicę, to jest prawdziwy jedwab. Można to zamówić na internecie i wbrew pozorom nie jest taki drogi, jak się wydaje. Ponieważ taki fragment, to jest tak, za pół metra, to ja policzę, powiedzmy za 30 zł można mieć taki fragment duży. No to jest obleć. Obleć jeszcze i nie jest tak źle, z tym, że trzeba tam znaleźć miejsce. Ja już wiem, gdzie to miejsce jest i tam sobie po prostu zamawiam. Na takiej stronie filcuj.pl, ponieważ tam zamawiałam materiały do filcowania. Drugie tyle i nie jest to tak strasznie drogie, ponieważ to jest tylko tyle i nie tak jak na przykład trudno, no to też kupujemy i musimy tam wiadomo zainwestować. Te farby do malowania znalazłam
sklep, który, ponieważ po roku dopiero pierwszy raz tutaj zorganizowałam warsztaty, ponieważ panie no, wychodziły i wiedzą, że w Spółdzielczym Domu Kultury co roku są i co roku się wprowadza jakieś nowe techniki, żeby nie było nudno. No, za 20 zł można mieć taką dużą butlę, kupić sobie kilka podstawowych kolorów i mają też właśnie takie no, mniejsze odpowiedniki, ile kto potrzebuje, masa kolorów. To powiedzmy kosztuje 5 tam z hakiem, ale już na przykład w drogim sklepie typu tam Stamperia, Państwo słyszeli, no to kosztuje buteleczka 12 zł. Mhm. Czyli trzeba tutaj mieć troszeczkę głowę na karku, żeby... Buty są bardzo drogie, ponieważ jest to technika... Nie rozlewała. Czyli to jest podobnie jak na szkle, czyli tak, najpierw konturówką, a potem wypełnienie robimy, tak? To Państwu pokażę. No, wiem, tutaj widać na takie małe te fragmenty, ale taką miałam drukarkę. Biała konturówka, taka jakby obwódka, ona zostaje. Może być srebrna, może być złota. Podobnie jak na szkle. To jest ta konturówka i tą konturówką też malujemy te wzory. Ja specjalnie to przyniosłam Państwu sobie. To jest nawet jakaś abstrakcja. Też można robić. Tutaj nie zakłóca nam tutaj tego. Wiemy, że mamy namalować obraz i żeby to jakiś kolor srebrny czy jakiś tam na razie nie był brudny. Można go zawsze dodać na koniec. Czyli najpierw sobie rysujemy dowolny wzór, przykładamy powiedzmy pod spodem projekt. I projekt, no to może być na przykład na jakimś tam kartonie. Przykładamy i konturówką rysujemy sobie wzór dowolny, który chcemy. Przeźroczysty albo srebrny, albo do Państwa. Tutaj na przykład są jakieś fragmenty złotego. Czasem wycieka. No nie powiem, że jak się nie połączy konturówki, nie wycieknie, ale czasem to na korzyść wycieka. I to jest naturalne. To jest tak naprawdę malarstwo jest podobne do akwareli. Deko, z tym, że no, można to nosić na sobie, można to oprawić przepięknie. Można uszyć coś, można malutkie obrazki, które wkładają to do kartek takich okolicznościowych. I też jest taka kartka z jedwabiem, też widziałam, bardzo ładne. Także bardzo dużo takich zastosowań. Obszywany jest bardzo drogi. Powiem od razu, że taki malutki fragmencik, chustkę taką jak kupuje się tam w Stemperii, kosztuje 40 zł, no bo to oni sobie to liczą, że to jest jedwab i tak dalej. Nie ma sensu. Tutaj trzeba to po prostu tak... A proszę powiedzieć, która technika według Pani jest prościejsza? Szkło czy jedwab? Bo, na pewno jedwab. Ale nie, powiem dlaczego, nie? Bo miałem do czynienia ze szkłem i żeby malować na szkle, to szkło znaczy trzeba się... przygotować, nie? Szkło trzeba przygotować, czyli temperą trzeba wymyć, wyczyścić, no, trzeba wyczyścić, a jedwab... Chociaż powiem szczerze, że ja tam się za bardzo tam nie skupiam na wyczyszczeniu i nie odpada. I też nie odpada. I nie odpada i jest to też tak malowane dobre... Czyli to odtłuścić. Odtłuścić, no wiadomo, żeby to nie było jakieś takie... I też konturówkę z tym, że no, teraz się maluje troszeczkę, bo niegdyś się malowało to szkło, że się wpuszczało te kolory między ten kontur i to było takie, no, takie ludowe malarstwo. Teraz jest troszeczkę inaczej, bo się robi cienie, jakieś tam półtony i bardziej takie witraże. To jest akurat witrażowa farba. Wsylimy ją akurat, można kupić, nie ma problemu, chociaż ostatnio panie, które kupowały, no, bardzo się opłaca, ona jest akurat w dobrej cenie, więc można się pokusić kupić sobie konturówkę i malować. Te farby i ponieważ tutaj zastygają, są praktycznie pędzle, czasem nie do uratowania. Ja tutaj używam akurat acetonu takiego do paznokci zmywacza bezacetonowego. Tak. Już próbowałam i rozpuszczalniki jakieś kauczukowe różne, ale to już nie jest. Znaczy do mycia szkła, tak? Tak, jak zaczyna ta farba zastygać i trzeba troszeczkę dodać, żeby nie schła, bo ona schnie w oczach, bo ona po prostu jest taka jak olejna, że schnie. Ta jest zupełnie inna, to jest inne. Sama bym fajna rzecz i ta buta później po kilku praniach zapaszki, ona troszeczkę jest taka sztywna, ona potem się spiera, zostaje tylko takie przejścia takie pomiędzy. Nie, to już był murowany. Jana Chrzciciela, tak. Dlaczego pytam? No. Bo ja z dzieciństwa pamiętam, ponieważ mieszkałem
W Wojsławiu, Wolsza to jest teraz osiedle, prawda? Po drugiej stronie Wisłoki. Po drugiej stronie Wisłoki na odpust chodziliśmy tutaj właśnie na Jana. Na wpław. Przed Wisłokę na wpław. Po prostu wpław. Normalnie się po prostu porozbierało. A szczególnie jak była powódź. I przechodziliśmy na drugą stronę. Właśnie tutaj na odpust w Wisłoce, jak święty Jan ochrzcił wodę w Wisłie. Wisłoce znaczy. A Jana mamy chyba jutro, nie? Dzisiaj. A dzisiaj jest Jana. Sobotki, proszę pana. Jeszcze przepraszam, panie. Tak. Jak ten kościół był burzony, ja pamiętam, jak była na... Właśnie ten kościół, prawda, był siedzibą wojsk niemieckich. Tu była osiedle, prawda, które... Ta wieża była taką twierdzą i właśnie wojska rosyjskie po prostu te dokonały właśnie rozeznania, że tam jest ten ośrodek właśnie niemiecki i ten kościół został zburzony. Widziałem ten moment, jak ta wieża się przewracała właśnie, ja to oglądałem. Poza tym ta wieża nie jest do końca odbudowana, tak jak było przed nami. Ale to był normalny kościół, nie drewniany, to był murowany. No tak, oczywiście. Ale wieża jest ciekawa. Dlaczego tutaj były takie zniszczenia duże? Dlatego, że Mielec, powiat mielecki był zajęty w dwóch etapach. Pierwszy etap do 6 sierpnia został zajęty Mielec i Borowa, Gawuszowice oczywiście, Chorzelów, te wioski tutaj jak Rzędzianowice, prawda? Tak. Stworzył się taki przyczółek po tej stronie Wisłoki, natomiast ta część Wisłoki jeszcze nie była zajęta. Linia frontu zatrzymała się tam w okolicy Piątkowca i tutaj te wszystkie tereny po Radomyślu, po Dębice, po Przecław nie były zajęte. Rosjanie dokonali drugiego szturmu 20 sierpnia i zmasowany udział lotnictwa, bombardowania, przygotowania artyleryjskie, w związku z tym tutaj co się dało, to zrównano z ziemią, spalono wiele domów w Książnicach, w okolicznych wioskach, te domy płonęły jak zapałki. Ciekawostką. Dlatego strącili te wieże. To nie na smoczkę, tylko to nie, była na smoczce. To była na smoczce. Za smoczkę. Tam przed przyłynkiem, taka góra, Wisiasz, tam właśnie była siedziba rosyjskich artylerii. I oni tu właśnie dopiero wypatrzyli te wieże i tutaj to ona złożona. Kamień jest już taki przeczerniały, ponieważ tu czyli różni ludzie, nie tylko Polacy i ci z tych byłych narodów Związku Radzieckiego też się sprzeciwiali tej władzy. I tu na tej tablicy, to my tutaj takich pochodzących z naszych stron, to mamy majora Dekutowskiego, którzy walczyli w różnych stronach, ale mogli też przez te lasy się tutaj w jakiś sposób przemieszczać. Stąd też im tą tablicę poświęcili. Proszę Państwa, każdy ma swoją pamięć historyczną i każdy też ocenia tę przeszłość. Taką filię tego
do swojego dworu w Malinie. I muszę Państwu powiedzieć, że ten dwór w Malinie bardziej wygląda na dwór szlachecki niż ten tutaj. Bo to jest oficyna dworska, której rodzinie tyle fabrykantów, co takich już zajmujących się biznesem ludzi. I tu mieszkali do 1944 roku. Do zajęcia tych terenów przez Armię Czerwoną i polską administrację, bo Armia Czerwona nie tworzyła administracji żadnej. Oni zostali dalej na Berlin, a tu zostawali Polacy i tworzyli administrację państwową. Przede wszystkim robili farmerona, czyli parcelowali wszystkie majątki powyżej 50 hektarów. I przejmowali także wszystkie obiekty, świata, kultury, sztuki i tak dalej. Są wydane pamiętniki. Piotr Gąsowski tutaj też się zawieruszył. Tak, oczywiście.